Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do SQL-a. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak delayed. Głównie delayed, ale także będzie drop table oraz truncat. Tak to się chyba czyta. W poprzednim poradniku uczyliśmy się jak dodawać wiersze. Dzisiaj zrobimy coś na odwrót. Dzisiaj po prostu będziemy niszczyć. Specjalnie ta lekcja nie będzie długa, bo niszczy się łatwo, buduje się długo, tak jak w prawdziwym życiu. Oczywiście można jakoś tam kombinować, jakieś dać endy, betweeny, ale to wszystko było w poprzedniej lekcji, jak mi się wydaje, i po prostu nie ma co tutaj specjalnie jakoś to komplikować. No dobrze, mam naszą tabelkę stworzoną, jak pamiętamy, tab insert z poprzedniej lekcji, selektujemy sobie. Jak ktoś jej nie ma, to może być jakaś dowolna tabelka, cokolwiek tam uczeń może zostawmy w spokoju. No i po prostu mam takie tam bzdety, nie bzdety i chcemy sobie tam coś pousuwać z nimi, prawda? I jak to wygląda? No to odkomentujmy sobie pierwsze to polecenie. Mam tutaj delayed, ale jeszcze musi być słówko from bodajże. Delayed from, tab insert, czyli tabelka, z której chcemy to usunąć, i warunek właśnie, condition pewien, czyli ID większy równe o 17. No, czy to będzie fajne? No coś nam to pousuwa, ale na przykład mamy dużo? Mamy 16. Od 16 w górę jest dużo, więc tutaj zauważymy pewną różnicę. Dajemy sobie ID większe lub właśnie równe od 16. I zobaczymy, jak to nam wypisze. Pamiętamy, że tak to wygląda. Dajemy sobie execute, czyli prawda, 5 rows affected. I jeszcze dajemy sobie właśnie select. I usunęło nam właśnie fajnie te wiersze. Zostały nam same właśnie ID 14, prawda? Czyli pochłonęło nam właśnie te wszystkie 16, 10, 22, 23 i tak dalej, i tak dalej. Składnie coś prosta, delayed from, czyli skąd, i właśnie condition where. Oczywiście mogło być, oczywiście jak mówię, mogło być jakieś tam and, or, cokolwiek, bardziej and i tak dalej. Drugie polecenie sobie na razie pominiemy, ponieważ ono kasuje całą tabelę, tak na amen, ale stosujemy sobie truncata. I co robi truncat? Truncat jest świetne do czyszczenia sobie właśnie całych tabeli. Jest, z tego co wiem, co czytałem, co Google mówi, jest dosyć wykonywane niskopoziomowo, więc zarazem będzie wykonywane dosyć szybko i ono polega na tym, że kasuje właśnie nam całą zawartość, ale nie tabelę. Tabela zostaje, czyli nasz pojemnik zostaje, ale cała zawartość zostaje wyrzucona. I jak sobie właśnie zobaczymy, jak to wygląda jeszcze raz, nasza tabelka aktualnie tak wygląda, jak sobie wywołam właśnie to polecenie, czyli tab insert, damy sobie execute, damy sobie ponownie tab to select top 1000 rów. Jak widzimy, jest, prawda, to puste. No i na sam koniec właśnie całości, no to zobaczymy, jak się usuwa drop table jest. Drop table, czyli właśnie całą naszą tabelę, tą tutaj, ona jest w tej chwili pusta. Dajemy sobie właśnie execute, niech to wygląda. Wykonało nam się. Jak widzimy, ona jest przedostatnia. Musimy sobie odświeżyć, bo prawda, to nam tak nie synchronizuje fajnie. I widzimy, że została tabelka wyrzucona. No i jeszcze jest jedno takie polecenie, jeszcze bardziej destrukcyjne, tak bym powiedział. Jest drop database, no ale to sobie podarujmy, ponieważ jeszcze może coś bym tutaj podziałalibyśmy. To tyle w tej krótkiej lekcji. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnej części poradnika.